Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Sonic Mania w trybie Encore. I oczywiście kolejna strefa musi być wuta, bo jakby mało było wutych stref w trybie Encore. Właśnie, czemu sobie tak umiłowali akurat kolor żółty? Może dlatego, że zachody słońca są piękne? No ale ile można tych zachodów słońca? Nie wystarczy, że Green Hill jest o zachodzie słońca? Mówię jakby, no nie wiem... Wprowadzić takie elementy złej przyszłości z zatrutymi chmurami w kolorze, no nie wiem... zielonym i byłoby na zielonym niebie. To już byłoby takie bardziej... oryginalne. A nie wszystko żółte. Nawet Tails jest żółty. Ray jest żółty. Wszystko jest żółte. Jeszcze tylko by się przydał siódmy Farak Chaosu, żeby można było sobie włączyć żółtą superformę. Niestety jedynie superformy, bo niestety nie ma hiperform w Sonic Mania, nawet w trybie Encore. Pomimo tego, że musimy się męczyć z dodatkowymi 7 poziomami specjalnymi. Jedyne co dostajemy, to Super Sonica. I to wszystko. Teraz na tamtej pętli próbowałem się cofnąć, to trochę się zapędziłem i mam niesamowite szczęście, że mam akurat Tailsa. Bo dzięki temu mogę się tutaj cofnąć i pójść tutaj tą górną ścieżką. Potem tutaj też można byłoby się odbić, ale ja sobie po prostu wlecę. Dlatego, że tutaj zmierzając do góry, na samą górę i jeszcze kawałek dalej i przeskakując tutaj w prawo, dostajemy się do kolejnego poziomu specjalnego. 7. ostatnim szmaragdem chaosu. W końcu będzie spokój z nimi. Akurat nie mam nic przeciwko temu, że te poziomy specjalne są trudne. Nawet mnie to cieszy, bo przynajmniej to, że są takie trudne, sprawia, że dłużej w nich siedzimy, a ja uwielbiam te poziomy specjalne w Manii, po prostu uwielbiam to moje ulubione poziomy specjalne w całej serii, pomijając Sonic Colors, gdzie to były normalne poziomy. Więc dla mnie te poziomy specjalne to jest taka główna atrakcja trybu Encore. Nie tyle przekolorowane poziomy, Mighty E-Ray to jeszcze fajny dodatek, ale właśnie te poziomy specjalne. Jak ja bym chciał, żeby te poziomy specjalne były też generowane proceduralnie, tak jak Blue Sphere. No, Blue Sphere, czyli poziomy specjalne, które były w Sonicu Knuckles oraz w podstawowej Manii w trybie Mania Mode, no jest ich, no, niemal nieskończoność. Można w nie grać i grać i grać i ciągle nowe będą generowane, ciągle nowe. A tutaj... niestety, dopóki nie było Mani Plus, byliśmy skazani jedynie na te 7, dokładnie tych samych poziomów specjalnych. A teraz, kiedy jest Mania Plus, to tak jest 14 dokładnie tych samych poziomów specjalnych. A ja bym chciał ich więcej, chciał ich setki, tysiące! Uwielbiam te poziomy specjalne, po prostu lubię. Więc fajnie właśnie, że dali takie wyzwanie. Jest to problematyczne względu na Let's Play, bo chciałem, żeby... no... żebym nie lamił, żeby wszystko tak ładnie za pierwszym zamachem i ile ja się musiałem natrenować. Dopiero mam wersję pecetową, więc pierwsze co zrobiłem po ściągnięciu tego DLC, to było włączenie trybu deweloperskiego, włączenie poziomów specjalnych i trenowanie, aż wiedziałem, że będę w stanie przejść bez większych komplikacji te poziomy specjalne. I tak mi poszło dobrze, że akurat teraz, podczas tego nagrania, właściwie ani razu mi nie wyszło, ale to właśnie kwestia treningu. No. Zanim przeszedłem ten tryb Encore po raz pierwszy, to minęły, no nie wiem, ze 3 dni, a wcześniej to siedziałem tylko i wyłącznie nad tymi poziomami specjalnymi. Ile ja się namęczyłem trenując. I chwała temu trybowi deweloperskiemu, że mogę po prostu przeskoczyć sobie do tych poziomów, wytrenować i dopiero potem nagraniu, a nie szukać poziomach specjalnych, do których się dostaje tylko i wyłącznie dzięki wielkim pierścieniom, a to trwa i trwa i trwa. A w trybie deweloperskim można w kółko i w kółko i w kółko. No ale w końcu się udało, było warto. Udało się zdobyć wszystkie 7 szmaragdów chaosu i teraz każda postać z naszej piątki dostaje super formę. No chociaż najbardziej super forma to jest u Sonika, bo zmienia się w Super Saiyana, a reszta to dwa tylko takie swoje poświaty. Oprócz zdobycia 7 szmaragdów chaosu, trzeba jeszcze zebrać 50 pierścieni, podskoczyć, wcisnąć Y, przynajmniej na Xboxowym padzie, albo trójkąt na padzie PlayStationowym,
i wtedy się zmienimy. Na samym początku Sonic Mania był z tym problem, dlatego że po prostu się akcja podskakiwało. To wtedy niestety się zmienialiśmy, czy tego chcemy, czy nie. Tutaj jest najwyższy punkt, na który się dostałem we fliperze i tam, na samej głowie jest taki jeden bumper, na którym można tak utknąć, że nasza postać będzie się odbijać do ściany, bumper, ściana, bumper, ściana, bumper. I tak można nabić właściwie nieskończoną liczbę punktów. No ale po co te punkty, na kontynuację? I wam dziękuję, że mi powiedzieliście, co w ogóle te kontynuacje dają. Użycie kontynuacji powoduje, że wracamy do początku aktu, w którym przegraliśmy. Na szczęście tylko aktu. Wracanie do początku strefy to byłaby mordęga. Poziomy w Manii są no dosyć długie, na pewno dłuższe zdecydowanie niż w Sonicu 1. I wracać do początku strefy, bo niestety gra się zapisuje tylko między strefami, no to no, może być ciężko. A teraz możecie zobaczyć, jak Super Mighty niszczy tego minibossa. Jest odniesieniem do takich żarówek znajdujących się w ostatnim poziomie Sonic City. Tu przed finowym bossem były takie dwie żarówki, które trzeba było zniszczyć zaskakując na nie z góry. A tutaj mamy taką większą żarówkę strzelającą laserami. Oczywiście po przejściu poziomu wyłącza nam się super forma, pierścień nam się zlicza do bonusu punktowego, czy tego chcemy, czy nie. I tracimy super formę. Jakbyście się zastanawiali, czemu nagle obniżyłem głos po włączeniu tej superformy. Z dwóch powodów. Po pierwsze, niedawno chorowałem i nagrałem filmik, w którym mówiłem, że chorowałem z chorowanym, niższym głosem. Więc tak mnie trochę wzięło na wspominki, jak nagrywałem Sonic After the Sequel. Gdzie za każdym razem, jak włączałem Super Sonica, to wtedy mówiłem takim bardziej wściekłym głosem. Może nie do końca wściekłym, ale takim bardziej chropowatym. Tak, Sonic After the Sequel to wspaniała gra, polecam. Before the Sequel też jest trochę gorsza, ale też polecam. Dobra, temat fanowskich gier już był, nie będę się powtarzał. Jak lubicie klasyczne Soniki, to Sonic Before the Sequel i After the Sequel to jest lektura obowiązkowa. Dobra, nowy temat. Akurat mam elektryczną tarczę i elektryczna tarcza jest najlepsza, jeśli mamy super formę. Dlatego, że elektryczna tarcza nadal przyciąga pierścienie, nawet jeśli jesteśmy super. Ognista tarcza, no daje nam ochronę od ognia, czyli właściwie nic nam nie daje, dlatego, że i tak jesteśmy nieśmiertelni super formą. Bąbelkowa tarcza, no daje nam ochronę pod wodą, nie utopimy się, ale czy to aż takie dobre? A elektryczna tarcza, no przyciąga pierścienie, czyli to, co jest nam potrzebne do utrzymania super formy. Więc jeśli macie super formę, polecam przede wszystkim elektryczną tarczę. Knockdown i Knuckles. Mighty i Knucklesem praktycznie naraz dało się grać w grę Knuckles Chaotix. Była to taka dziwaczna gra, w której sterowało się dwiema postaciami, które były ze sobą połączone takim magicznym sznurkiem, taką gumką, którą można było naciągać, naprężać i puszczać, żeby utrzymywać prędkość. Tylko ta gra miała dwa największe flery. Po pierwsze, wyszedł na platformę 32X, czyli taki dodatek do Sega Genesis, którego praktycznie nikt nie kupił, dlatego że jedyna dobra gra, w miarę dobra, to był Knuckles Chaotix. A po drugie, Knuckles Chaotix jest po prostu nudna gra. Jest 5 stref i każda ma po 5 aktów. I te akty są niemal identyczne, niemal się od siebie nie różnią. Przypuszczam, że to właśnie przez ten system tej gumki, którą postacie są połączone, przez to na przykład pętli nie byli w stanie robić, bo to się by zepsuło, jakby byli na innych tych płaszczyznach. No dobra, ale teraz mamy walkę z bossem. Z Metal Sonikiem. I nie jest to dokładnie taka sama walka z Metal Sonikiem, jak to była na samym początku przed wydaniem Mani Plus. Teraz ta walka, taka jak jest teraz, tak jak tutaj widzicie, jest również w trybie Mania Mode. Zmienili tryb Mania Mode, także walka z Metal Sonikiem jest inna. Pierwsza faza to jest dokładnie to samo. Przede wszystkim musimy słuchać, jaki dźwięk wydaje Metal Sonic. Jak słyszymy taki szum, to wtedy należy podskoczyć, dlatego że on boostuje z krawędzi ekranu.
Jak słyszymy taki dźwięk, że zaatakuje nas z góry, to wtedy atakuje nas z góry, a jak się ładuje prądem, to wtedy taką falką z góry na dół taką. Druga faza jest największym problemem w podstawowej manii, ale ją zupełnie naprawili. To co teraz robię, czyli speedoffowanie w te małe Silver Soniki z Sonika 2 na Game Geara z tym 8-bitowym dźwiękiem, to jest strategia, którą się stosowało w oryginalnej manii i to była jedna strategia. A teraz po ich zniszczeniu pojawiają się iskry, które również zadają obrażenia Metal Sonicowi. I tego nie było w podstawowej manii i ludzie się męczyli, jak go zaatakować. I teraz jak nie wiedzą, że można odbijać te małe Silver Soniki, no to można załatwić iskrami, które zadają mniej obrażeń od Silver Soników. Ale i tak to się wydaje. A teraz mamy najtrudniejszą walkę w grze, czyli finałowego bossa Knuckles Chaotix, czyli Metal Sonic Kai. Ale jako, że Hardball Heavies to są roboty Eggmana, które zmutowały pod wpływem upiornego Rubinu, a tutaj mamy Metal Sonica, który zmutował pod wpływem tego Rubinu, to lubię nazywać tą formę Heavy Metal. Jako odniesienie do gatunku muzycznego. Teraz właśnie widzieliście, co się dzieje, jeśli zginiemy. Wracamy do punktu kontrolnego. Bardzo łatwo jest tutaj zginąć, dlatego że za Metal Sonikiem pojawia się bezdenna przepaść. No, ciężko jest się odbić od Rubinu, tak żeby jednocześnie się nie odbić od jego głowy prosto w przepaść. Bo niestety jego głowa odbija. Póki co strategia, którą rozpracowałem, to najpierw zaatakowanie głowy, potem wyskoczenie do Rubinu i ucieczka. Przez jakiś czas myślałem, że mówię, no nie wiem, czy spindafować można, czy coś. Ale niestety to nie przychodzi. Metal Sonic ma przede wszystkim dwa ataki. Jeden z nich to jest laser, a drugi to bomby. No nie, 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 nie. Jak zginąłem, no to niestety tracimy postać i zostały tylko dwie postacie. Tails i Ray. Niestety, jeśli teraz zginę, wpadnę tymi dwiema postaciami do bezdennej przepaści, to będzie już koniec. No i niestety spieszyłem ciężko. Nie mam już żadnych pierścieni. Co robić? Dlatego wykorzystam teraz oszukańcze zdolności tego pieruna Tailsa i będę po prostu sobie latał nad Metal Sonikiem, żeby Ray atakował tego bossa. Jak Ray zginie, to nic się nie stanie, chyba że jednocześnie ja też zginę, bo jeśli zginą dwie postacie naraz, to wracamy do punktu kontrolnego, a jeśli zginie tylko jedna, no to zmieniamy naszą postać na tą, co przeżyła. Dobra, a teraz powoli, ostrożnie. Ray, atakuj! Atakuj Ray! Ray, wygraj z Metal Sonikiem! Zemści się za te uwięzienie. Mighty już się zemścił w Knuckles Chaotix. Teraz pora na ciebie. I w sumie Tails później w innej czasowej się zemścił w Sonic Heroes. Jej, odzyskaliśmy upiorny Rubin. Szybko łapmy go. Nie. Czemu musiał ten przeciwnik odbić? Na całe szczęście on nie może nas zabić. I również to przejście do następnej strefy to jest coś, co zostało dodane wraz z premierą Mani Plus. Też zostało dodane w sobie Mode. W jakież to straszliwe miejsce Eggman nas przenosi. Do zobaczenia w następnej części.